gaz jest twardą sprawą dla Polski teraz. Co to jest ten gaz w łupkach? Co to jest ten gaz łupkowy? Powinno się być gaz z łupków, gaz łupkowy. To nie jest poprawne określenie. Powinno się mówić na przykład gaz z łóż niekonwencjonalnych, czy gaz z łupków, gaz w łupkach. Otóż stąd to się wzięło. 400 milionów lat temu w dość głębokim, beztlenowym morzu osadziła się bardzo drobny osad zbudowany z minerałów, które mają budowę takich pakiecików. To są tak drobne ziarenka, że nie widać ich pod mikroskopem. Natomiast te pakieciki na powierzchni niech potrafi coś wejść i nie wychodzi. Tym czymś mógł być metan. To są takie same pakieciki, podobne jak na przykład minerały, które my łykamy, pijąc smektę. Prawda? To są te minerały, takie same. My dzięki temu, że te minerały łykamy, między pakieciki tych minerałów wchodzą toksyny i już nie wychodzą. Dzięki temu nam przychodzi ulga, bo na przykład nadkwasoty, kwasy, które mamy w żołądku, one tam wejdą i już nam nie przeszkadzają. Więc tak to działa. To nie jest reakcja chemiczna, albo w niewielkim stopniu reakcja chemiczna, bo tam też węglan wapnia na pewno jest dodawany, żeby zobojętnić kwas. I teraz, jeśli mamy taki osad zbudowany z tych minerałów, domieszana do tego jest materia organiczna, plankton, który opadał na dno. I tutaj mamy taką skałę, która jest właśnie tym łupkiem. Proszę zwrócić uwagę, że mamy nawet drobne skamieniałości, tego nie widać, takie kreski, to są graptolity, organizmy, których już dzisiaj nie ma. W takim jednym jest może na przykład 100 organizmów. Pochewka przy pochewce, tak jakby gałązka, są takie kwiatki, które mają bardzo dużo takich jakby jozłodyżka. Jak to się nazywa? Storczyk chyba. Nie, storczyk. To są storczyki, to 80% kwiatów dzisiaj. Proszę obejrzeć to. I ta domieszana materia organiczna wypłociła z siebie metan. Procesa geologiczne. Część metanu uciekła, ale część została właśnie poprzyklejona, zamykana w super drobniutkich porach i w tych, nawet między tymi pakiecikami poprzyklejana. To nie jest bąbel gazu. To są pojedyncze cząsteczki 3H4. Oczywiście czasami super drobne bąbelki się zdarzają, ale to nie jest w sensie takim jak w złożach tak zwanych konwencjonalnych, tam gdzie te bąble gazu wielkie, przesycające, nie puste przestrzenie, ale porowate przestrzenie się znajdują. To jest ten gaz, który wymigrował. A ten gaz, który został, to jest ten rezydualny, który jest także w tej skale, którą Państwo widzicie. Problem jest taki, że w tego typu skale, którą my widzimy, może jest taki bąbel łącznie gazu. Więc niewiele, ale teraz pytamy, ile w takim razie mamy tego, skoro to są takie złoża. Otóż proszę sobie wyobrazić, że jeśli mamy osady miąższości czy grubości 100 metrów warstwy, szerokości od 50 nawet do 300 km, średnio powiedzmy 100, i długości 1000 km, to jest dużo. Ilekolwiek by tego metanu nie było, jeśli my będziemy go potrafili wziąć, to jest go dużo. Ja się zajmowałem badaniami metanu od wielu, wielu, wielu lat. W zasadzie na studiach widząc to, tego typu skały już gdzieś tam świtało mi w głowie, że może by i tak dalej. Pracowałem, tym się zajmować. Pracowałem na początku lat 90. w takim instytucie badawczym, badawczym czy naukowym oddziale wielkiego koncernu chemicznego Mitsubishi w Tokio, po czym i także na Uniwersytecie Tokijskim Rolniczym. To się nazywało odpowiednio Mitsubishi Kasei Seimei Gakaku Kenkyūjō i Nodai Tokyo Daigaku. To są te dwa miejsca, dość znane w Japonii. Bardzo znane. I teraz wracając do Polski, robiłem habilitację, badałem fasady jeziorne, różne inne możliwości, tak zwane inkluzje fluidalne, także metan. Metan z różnych warunków, powstający z CO2, zamieniający, przechodziły reakcje. No różne takie sprawy badałem. I proszę Państwa, kiedy zostałem głównym geologiem kraju, to ja już wiedziałem, czego ja chcę. Tylko nie byłem w stanie namówić nikogo do poszukiwań. Myśmy tam wiercili, ja nie powiem jakie firmy to mówiły, Państwo się mogą domyślać. Myśmy tam wiercili, tam niczego nie ma. Koniec. Gdzieś tam ktoś raz wyczuł ślady metanu, koniec, nie ma po co wiercić. Ale nie pomagało mu tłumaczenie, że przecież ten metan, on tam jest, tylko trzeba umieć wziąć. To tak jakbyśmy powiedzieli, mamy wilgotny sweter, prawda? I wiemy, że tam jest woda. Ale napić się nie możemy. Trzeba umieć tą wodę wziąć, odparować, skroplić. I tak mniej więcej to polega. Ten metan trzeba wypłukać, rozszczelić, czyli technologię, którą pracowali Amerykanie, lepsze, polskie mogłyby być nawet. Tylko, że nikt nie chciał zainwestować. Ja zaczynałem to rozwijać.
ponad 100 milionów złotych przygotowałem na to, żeby te technologie polskie rozwijać. Niestety następny rząd to zaprzepaścił. Czyli wydałem łącznie, znalazłem pierwszego inwestora, Polak, kolega, przyjaciel, pomógł mi znaleźć pierwszego inwestora w Stanach Zjednoczonych. Doktor Jan Krafen, który był doradcą Cartera, prezydenta Cartera do spraw reformy służby geologicznej w Stanach Zjednoczonych, tam 40 lat na firmę, a jest stąd z Wrocławia. Też Migrodu, ale w Wrocławiu robi doktorat. Także można powiedzieć, gaz łupkowy zaczął się w Wrocławiu. Podobnie jak złoża KGHM. To są złoża odkryte przez polskiego badacza profesora Zwierzyckiego. Mówi się, że tam PIK w Warszawie. Nie! Tu. Tu. Stąd. I teraz jaką mamy sytuację? Jak widząc, zacząłem wydawać te koncesje, dałem łącznie 11 koncesji różnym podmiotom, ale w takiej oto strategii. Ponieważ polskie prawo geologiczne było złe. Na ówczesne czasy i nadal jest złe. Dla Polaków. Otóż w tym miejscu, 300 km od siebie, oddaleni. Jakoś tak porozrzucane. Dlaczego? Skały dość monotonne, jednakowe wszędzie, dość podobne. Więc jeśli dam różnym podmiotom w różnych miejscach po kilka koncesji, oni muszą zrobić koncesję na poszukiwanie. Muszą zrobić poszukiwania, zdać raport nam. Jak zdadzą nam raport, to my będziemy wiedzieć, ile gazu jest. Jak oni będą powiedzą nam, ile gazu jest, bo muszą to powiedzieć, to oni oczywiście dostaną koncesję praktycznie za darmo, bo tak przewidywało polskie prawo. Ale oni zainwestowali, podnieśli wielkie ryzyko. Setki milionów dolarów na to wydali. Natomiast następne koncesje, o to nie, to będziemy robić inaczej. Kto więcej da? Przetarg. I te koncesje, w mojej opinii, dzisiaj są warte jedna, około poszukiwawcze, około miliarda złotych. Sam gaz w pojedynczych koncesjach to są dziesiątki miliardów złotych. Ale samo pozwolenie na poszukiwanie będzie około miliarda złotych. Dziś uważam, że tyle mogło być warte. I teraz jaka była sytuacja? Powołałem Radę Górniczą, która miała się zająć pewnymi elementami społecznymi. Była już Rada Geologiczna, która miała się zająć geologią. Rada Górnicza, która miała zająć się elementami technologicznymi. Komisja Geoekologii i Metod Analitycznych, która miała ocenić technologię. Powołałem do życia ustawę, która już była po tak zwanych ustaleniach resortowych, uwzględnieniach międzyresortowych i społecznych, powołania agencji rządowej, która miała, jeśli już ona zacznie działać, to ja wtedy się wycofuję, proszę bardzo, wy się tym zajmujcie. Miała się zająć od początku do końca wszystkim, koordynować sprawy między innymi gazu łupkowego. Proszę pamiętać, że wtedy nikt nie wierzył w to. Jak nie wierzył w to, że geotermia jest w Toruniu, przecież mnie ośmiano w gazetach wszędzie. Ja dałem koncesję, dałem opinię pozytywną o dofinansowaniu, wycofano to dofinansowanie, mnie oskarżono wiele rzeczy, ja się musiałem tłumaczyć, podałem sprawę do sądu i wygrałem tę sprawę w sądzie. Tak jest. I wygrałem sprawę z Sawem Springerem, największym koncernem medialnym w Europie. I podobna sytuacja byłaby z tym gazem łupkowym. Ja nie mogłem wydać Polski pieniędzy, więc jeszcze 350 tysięcy za każdą koncesję wziąłem. Równie dobrze można było dopłacić, ale udało się wziąć, że oni jeszcze sami chcieli zabrać. I teraz, co przestało, kiedy przyszedł nowy rząd? Nowy rząd spowodował tak. Wyrzucił ustawę o powołaniu służby geologicznej do kosza, ale przyjął to prawo geologiczne i górnicze, które było zliberalizowane, bo miał być gospodarz, miał być stróż polskich zasobów. Czyli oni zwolnili stróża i rozebrali ogrodzenia. Wpuścili każdego do sadu, do kurnika lisa wpuścili. No, że te firmy przyjeżdżają po to tu zarobić. Nie nam zrobić dobrze, tylko sobie. I to jest naturalne, my musimy się przed tym bronić i podać, żeby oni mogli, żeby oni tyle zrobili, żeby się opłacało przyjść. I nic więcej. I żeby polskie technologie rozwijać, co jest najważniejszą rzeczą tutaj. Porozwiązali natychmiast wszystkie organy doradcze. Komisję Geoekologii, bazę ekspercką GEA, gdzie wszyscy eksperci mogli się wpisywać i z nich można było wiedzy czerpać. Ona nic nie kosztowała. Nic. Zero. Nie to, że złotówkę. Zero, ponieważ ono było już zrobione za moich czasów. Ja to zrobiłem i funkcjonowało wtedy tylko klik komputerem ktoś miał wpisać. To przez internet. Obydwie rady geologiczne, radę górniczą. Komitet honorowy głównych geologów kraju, który miał przy tak poważnych zmianach w geologii, w wielkiej reformie, miał mnie wspomagać. Ja nie mogę, nie mam autorytetu takiego, żeby, mimo że byłem wiceministrem, głównym geologiem kraju, żeby pewną reformę zrobić, nie opierając się na opinii i poparciu moich poprzedników. To jest uczciwe, uważam. Bez względu na to, czy był SLD, czy był jak... No,
Było SLD przy władzy, nie będziemy tego ukrywać. Skoro było, był główny geolog kraju, nie głupi człowiek, to dlaczego ja mam, nie mam z jego wiedzy korzystać jako rady? On nie może mi rozkazać, ale może mi doradzić. Usłuchać warto każdego. Nie jestem za tym, żeby nie rozmawiać, się obrażać. W polityce obrażać się nie wolno. I teraz taką oto mam mamy sytuację. Porozwiązywali to wszystko, wyrzucili do kosza ustawę i dawali według tych starych zasad koncesje dalej. Proszę Państwa, jeżeli ja rozrzuciłem te koncesje od siebie, te firmy nic by bez nas nie zrobiły. Nie ma infrastruktury. Nikomu tego gazu by nie sprzedali. Dostaliby koncesję na eksploatację. Oczywiście, żeby dostali. Ale nic by z tym nie zrobili, by mi się nie opłacało inwestować. Muszą więcej tych koncesji dostać. A więcej by nie dostali. Póki nie zmienimy prawa. Dostaliby na nowych zasadach. Przy nowym gospodarzu. Więc myśmy je uczciwie traktowali. Oczywiście ja o tym nie mówiłem głośno, bo gdybym ja tak powiedział, być może niektóre firmy by nie chciały zainwestować, albo ja bym musiał im zapłacić za to. No to wolałem nie. Jak Państwo widzą, dowiadujecie się dopiero niedawno, że ktoś inny niż PO doprowadził do powstania złóż, do odkrycia złóż gazu. Otóż to się stało w 2006-2007 roku. To były pierwsze koncesje, pierwsze, można powiedzieć, odkrycie. No i teraz mamy taką sytuację, że handel koncesjami szedł. Zgodnie z tym, czego ja się spodziewałem, rynek wycenił to rok temu na około 50 do 100 milionów złotych jedną koncesję poszukiwawczą. Dziś wiadomo, że tego gazu mamy dużo, ale to było wtedy, kiedy kiedy oceniam na około 1 400 000 000. Dzisiaj wiadomo, że jest ponad 5 bilionów metrów sześciennych gazu, w związku z tym te koncesje są warte już wielokrotnie więcej. To nie tak, że jest wielokrotnie więcej, bo są pewne koszty stałe, które trzeba na początku ponieść, a potem to, co jest więcej, to już jest czysty zysk. W związku z tym, jeśli koncesja przy bilionie metrów sześciennych kosztowała 50 do 100 milionów, to przy 2 bilionach metrów sześciennych powinna kosztować już miliard. Bo z tej drugiej części już uzyskujemy wszystko. Więc dlatego oceniamy, że te koncesje powinny być bardzo drogie. I teraz, co rząd zrobił? Rozdał te koncesje, ja pisałem do premiera. Panie, wstrzymaj pan to. Pisałem, dlaczego prawo geologiczne. On to dostał. Ja dostałem informację, że półtorej roku temu z kancelarii premiera przesłano zgodnie z kompetencjami. Do dziś nie dostałem innej odpowiedzi. Ja liczę na to, że ten list po urządzie i szuka kompetencji. Teraz co się dzieje? Mamy wydanych 101 koncesji, czyli prawie wszystko. Nie mamy kontroli nad handlem koncesjami, co przyzna nawet ten sam członek rządu zapytany przez posła, którego ja to prosiłem, czy wie, kto jest właścicielem koncesji. No wiem, jaka jest nazwa firmy. Ja mogę sobie zmienić nazwisko. Prawda? To nie jest, a w przypadku firmy to jest zupełnie proste. Jeden drugiego kupuje i kupuje razem z nazwą oczywiście. I koncesja przychodzi na cudze ręce. Państwo musi tym firmom wydać. Ktokolwiek by to nie był, musi wydać, bo inaczej przegra w każdym sądzie. I to będą miliardowe odszkodowania. Dużo większe niż były nakłady. Bo to są tracone korzyści. Oj, dużo godziny. Czyli mamy utratę kontroli nad koncesjami. Mamy straty na koncesjach poszukiwawczych. Już te, które już mi ponieśli. To też 8, mało, ale 9, 10 i teraz 11. Łącznie około 100 miliardów złotych na pewno. Dług Polski wynosi 800 miliardów. Ponad 300 miliardów już zadłużył nas rząd w ciągu ostatnich 4 lat. Ten właśnie rząd. I co mamy jeszcze? Mamy to, że musimy wydać koncesję na warunkach dotychczasowych, a na tym stracimy grubo więcej niż cały wynosi polski dług. I premier pociesza, że będą dopłaty do emerytur. Proszę Państwa, one już były w 2006 roku, kiedy oni dali za pierwszą koncesję tych kilkaset tysięcy złotych, łącznie kilka milionów, które ja wydawałem. Dziś rząd za te 101 koncesji wziął około 35 milionów złotych. Może 40. Jedna koncesja jest warta miliard, a koncesji wydano 100. Państwo, ja mówię o faktach. Państwo mogą je oceniać różnie. I teraz taka została. I organizacyjnie i prawnie jesteśmy zupełnie do tyłu, tak jak byliśmy w 2000. Nawet gorzej niż kiedykolwiek, dlatego że nie ma żadnego organu kontrolno-doradczego. Wszystko wyrzucili.
Nigdy tak źle nie było jak teraz. I to jest sprawa gazu w łupka. Teraz popatrzmy dalej, co nam pan premier wymyślił w sprawie Nord Stream. Otóż ja byłem w Finlandii, w gabinecie prezydenta Finlandii i rozmawiałem między innymi o rtęci w osadach. Rtęć, jest bardzo dużo Zatoce Fińskiej rtęci w osadach we wschodnim Bałtyku, w związku z tym przekonałem, że nie należy się zgadzać ze względu na tą rtęć, nie należy się zgadzać na pewne, na Nord Stream, ponieważ nie da się tego, to może powodować zanieczyszczenia. Zgodzili się nawet ministrowie Morza Bałtyckiego na konferencji HELCOM, którą prowadziłem w końcu, już po upadku rządu, ale jeszcze przed powołaniem nowego rządu, to był listopad 2007 roku. I oni przyjęli tą informację, tą uchwałę, tak ważną dla nas. To proszę Państwa, wie Państwo, co zrobiono? Powołano komisję przeciw mnie do zbadania moich złych rozwiązań dla Polaków. Zrobiło to PSL, żeby było jasne. I zrobił to mój następca. I główny geolog kraju. Oczywiście nie swoimi rękami. Tak uważam, że tak zrobił. Tak sądzę, że tak to zostało zrobione. Ponieważ widziałem, kto w tym uczestniczył. Pewnie chętnie bym usłyszał sprostowanie, że nie, wtedy ja przepraszam. Od razu przepraszam, jeśli mówię, jeśli kogoś skrzywdziłem. I następną rzecz mamy jaką? Skoro premier zarzucił te i jeszcze inne geologiczne przesłanki, żeby wstrzymać budowę Nord Stream, to i zgodę na to, poddał się po prostu, wybudowano Nord Stream tak, że zatkany jest port w Świnoujściu. Nie wywieziemy stamtąd, jeśli opanujemy koncesję, nie wywieziemy gazu tamtędy. No to powiemy, no to wywieziemy przez Gdańsk, ale przecież Gdańsk, Lotos, który ma infrastrukturę do załadunku gazu, chciał sprzedać Rosjanom. Czyli eksportu drogą morską mogłoby nie być. Prawda? Z tego co wiem, jeden z kandydatów na posła, zbierając wiele podpisów, obronił. To 200 tysięcy chyba podpisów zebrał. To pan Kurski mówił na konferencji prasowej, którą mieliśmy wspólną chyba z tydzień temu. Ona jest w internecie. Bardzo proszę, na mojej stronie internetowej są linki, proszę tego przesłuchać. Ja nie przepraszam, zapomniałem nazwiska tego kandydata na posła, ale no, uczciwy człowiek, który takim wielkim wysiłkiem zablokował budowę, sprzedaż Rosjanom Lotosu. No ale gdyby to się powiodło, bo nie wiadomo, co z tym Lotosem jeszcze będzie, zależy, kto wygra wybory, to powiemy drogą lądową. Ale proszę Państwa, drogą lądową nie sprzedamy, dlatego że dookoła wszystkie państwa już mają podpisane takie fatalne umowy jak my. Może nie tak fatalne, ale jednak. Nie poczułem pracy. Czyli mamy ogromne złoże gazu. Nie sprzedamy ich, nie panujemy nad koncesjami, nie zarobiliśmy na tym i nie zarobimy. I mamy tych, których żeśmy tu nie chcieli mieć. Dlatego, żeśmy się ich pozbyli, tak? To jest właśnie ten cud gospodarczy Donalda Tuska, o którym on mówił w 2007 roku. Ja tak myślę, że jemu chyba o to chodziło. Z największego atutu Polaków zrobiono największy problem w tej chwili. Proszę Państwa, mówi się o problemach środowiskowych. Teraz mówi się o Gazpromie, że przejął. Ja o tym mówiłem dawno, szczególnie o Gazpromie, o tym przejęciu. Dawno, 2 lata temu. Pan Tusk dostał w tej sprawie list, że o możliwym wrogim przejęciu. Zignorował. I teraz jest zaskoczony, proszę Państwa, ja stawiam tezę, że tu nie chodziło o to, że pan Tusk, że o to, żeby pokazać problemy, bo pan Tusk wygra oczywiście batalię o ochronę środowiska, jeśli będzie dalej premierem, dlatego że Unia Europejska nie ma nic do sposobu eksploatacji w Polsce. Nic znaczy nic. Oni mogą sobie protestować, ale możemy to ignorować. Oni nie mają wpływu na to. To nie jest zanieczyszczenie atmosfery, które przenosi się. To nie jest zanieczyszczenie wód, które wpadają do Bałtyku. To nie jest to. Oni nie mają prawa nam narzucać żadnego. I pali ho teraz traktaty lizbońskie czy inne. Nie. To jest nasza sprawa. Naszymi metodami będziemy eksploatować. Zagrożenie jest znikowe. Oczywiście ono jest, bo proszę Państwa, jeśli obecny wiceminister środowiska, ten, który wydawał koncesję, mówi główny geolog kraju. Mówi, że nie ma się co bać tych roztworów, bo to, które służą do szczelinowania, do wydobycia. Dlatego, że te roztwory to 99,5% to woda i piasek.
Panie drogi, no ale te 0,5% to jest chyba ważne, tak? No Komisja Geoekologii i Metod Analitycznych powinna to ocenić, ale pan że się ją zlikwidował. Służba geologiczna powinna to ocenić, ale jej ustawę powołano, wyrzucono do kosza. No pan pociesza mnie, że 0,5% to jest... Jak tam o te 0,5%? Co to jest? No nie wie, nikt nie wie. Nikt w Polsce na ten temat niczego nie wie, bo to, co firmy chcą podać, to podadzą. To, co nie podadzą, to nie podadzą. I mnie teraz pytanie, mówię, no to skoro to jest takie, nie jest takie, te 0,5% nieważne, to powiem panie, weź pan czystą wodę, czysty piasek, może pan ten piasek sobie przygotować, żeby nie było żadnych tam pasożytów, czegoś. Czyściutki, kwarcowy piasek, obojętny dla organizmu, troszkę tego piasku, tam gram jeden, prawda? Niech będzie 99,5% woda i piasek, a ja panu, albo pan sobie lepiej sam, weźmie dowolne słoiki gdzieś tam, bo tam strasznie dużo chemikaliów jest, pójdzie do laboratorium chemicznego dowolnego i wybierze, o tak, to losowo. I podosyp, pomiesza ze sobą, że kilka miligramów tylko będzie i to wsypie. No i na zdrowie. Wypije? Wypije czy nie? Myślę, że nie. A dlaczego on ludziom mówi, że te 0,5% to się nie liczy? Rozumie czy nie rozumie? Robi to świadomie, czy to jest brak kompetencji? To mówi człowiek rządu, który ma dbać o społeczeństwo. I pan Tusk go uparcie trzyma. I teraz mamy już te sprawy załatwione, tak? Czy widzimy? A przejdźmy teraz do innej sprawy, związanej z klimatem. Proszę Państwa, mówi się, że... A, może jeszcze ze złożami. Mówi się, że Polska ma 80 kilka procent węgla kamiennego w całej Unii Europejskiej. No to wydaje się dużo. No jest to bardzo dużo, dominujemy. Ale proszę Państwa, zwrócić na jedną uwagę rzecz. Jeżeli popatrzymy na ilość węgla udokumentowanego, bo tego nieudokumentowanego mamy kilka razy więcej, do powierzchni, to ten stosunek wynosi 14 miliardów do 312 tysięcy km2, to jest stosunek 44,5 tysiąca, prawie 45 tysięcy. Jeżeli popatrzymy na, bezwymiarowo, na taki sam stosunek dla pozostałej części europejskiej, to ten stosunek wynosi 750. 45 tysięcy, 750. Proporcja tego znaczy, że Polacy mają 60-krotnie większe skupienie węgla, koncentrację węgla niż pozostała część Unii Europejskiej. 60 razy skupienie większe, koncentrację. W węglu brunatnym mamy też ogrom, tylko Niemcy mają więcej, ale być może na liczbę mieszkańców albo na powierzchni może mamy go więcej, tego węglu brunatnego. Są technologie, zgazowanie podziemne, szczególnie mikrobiologiczne, bardzo bezpieczne, chociaż nie rozwinięte, ale to jest czas na to, żeby to rozwijać, które mogą spowodować, że w ogóle nie będzie trzeba żadnych kopalni budować w sensie dzisiejszym, że dziurę wykopiemy, żeby węgiel brunatny wykopać, to bakterie sobie będą spadły, jakby wszystko. A jeśli one będą jadły, to im jest wszystko. Jedno, czy pokład będzie miał 3 metry, czy 3 mm. One wszędzie wejdą. I dzięki temu tego węgla nie mamy dzisiaj 14 miliardów ton, bo węgla brunatnego też jest udokumentowane około 14 miliardów ton, tylko proszę Państwa, może 5 razy więcej. A może 10 razy więcej. Ja nie wiem. Bo nie ma dokumentacji na ten temat. Nikt nie dokumentuje drobnych warstewek, nikt nie dokumentuje głębiej niż 150 metrów, powiedzmy. A węgiel może być na 300 metrów. Przecież nikt nie będzie kopał kopalnię, tylko będzie 300 metrów, ale on jest. Złoże w Legnicy, to jest, gdy popatrzymy do Bełchatowa, ogromne złoże Bełchatów. Złoże bełchatowskie to jest kilka procent tego, co jest w Legnicy. To są tak ogromne złoże. I teraz nam się mówi, nie, dwutlenek węgla, spalanie, to wy nie możecie węgla spalać. Musicie nam dużo zapłacić. Wam zapłacić, bo wy spalacie dwutlenek węgla. Ten, gaz, proszę. Węgiel i dużo tlenku węgla. Gazu nie możecie eksploatować, bo będziecie tam szczelinować, nie wiadomo co tam jest w tych roztworach i to jest niszczenie, bąbelki. Proszę Państwa, to wszystko da się opanować. Od tego są technologie, byśmy te technologie rozwijać. Ja te technologie rozwijałem. One szły. Ta baza ekspercka po to między innymi była przygotowana. No ale przyszedł nowy rząd. I co zrobił, to Państwo widzicie. I teraz Następna sprawa to właśnie ten klimat. Czy jest zasadność mówić o zmianach klimatu? Jest zasadność, dlatego że klimat zawsze jest zmieniony. Nie ma najbardziej niestałą rzeczą na Ziemi jest po prostu się klimat. Więc się zmienia jest niesamowicie szybko w skali geologii. Ja robiłem też badania i u mnie doktoraty z tego powstawały
próby nowych narzędzi do oceny rekonstrukcji zmian klimatu w ostatnim na przykład tysiącleciu. Państwo, było i cieplej, i zimniej, bardziej mokro i mniej mokro. A dokładność rekonstrukcji, nawet kalibracji, to około 1,1 stopnia Celsjusza okresu wegetacyjnego. Tak można zrekonstruować. Chodzi o zdolność wiązania niektórych cięższych, lżejszych izotopów węgla w strukturze celulozy. A tym można to zrekonstruować, ja to robię. Więc to nie, ktoś powie, no jest zmiana w Krakowie, proszę bardzo, mamy pomiar 180 lat ostatnich, ciągły wzrost, już stopień ociepliło się. Proszę Państwa, Kraków w 1820 roku, kiedy to zaczynano, kiedy zaczynano ten monitoring temperatury codziennie, liczył chyba 25 tysięcy ludzi. A ten punkt pomiarowy był za miasta. Dziś on jest w centrum miasta, mamy efekt miejski. My to widzimy w tej temperaturze, wzrost, rozrost miasta, a nie zmiany klimatu w średnim. Następna rzecz, no to ale CO2 bardzo złe dla atmosfery. Proszę Państwa, CO2 to jest gaz życia, bez tego Państwo wiedzą. Niech zniknie CO2 i ludzkość nie istnieje za miesiąc. Bo co będziemy jeść? Dobrze. No to teraz tak. Zmiana stężenia dwutlenku węgla to jest mniej więcej jedna tysięczna nawet tego, jakie stężenie to jest. O jeden promil, prawda? Rośnie rocznie w ostatnich latach, 10, 20, 40 lat. Jeśli tak jest, tak średnio, tak powiedzmy średnio. Proszę, muszę powiedzieć, że w ostatnim tysiącleciu było i więcej, i mniej dwutlenku węgla w atmosferze. A w ostatnich 100 tysiącach lat to były straszne skoki. Czy milionach lat, w milionach lat, jeśli popatrzymy do tyłu, to było, dzisiaj mamy około 350-380 ppm, takie stężenie, tak? Ale było 800, a było i 200. Czyli my jesteśmy w stanie dolnym bardziej niż górnym tego. Ale życie było, się bujnie rozwijało. Ktoś to coś naciągnął, prawda? Teraz patrzmy, o jedna tysięczna ze stężenia się zmienia na plus. Teraz ja będę pokazywał takie symbolicznie stężenie. Razy tego, co mamy w atmosferze, razy 1000 jest więcej w wodach słodkich. Razy 1000 znowu z tych wód jest większe w wodach morskich. Razy 1000 jest więcej w glebach. Razy 1000 jest więcej w złożach węgla i tak dalej w biosferze. Razy 1000 jest w węglanach, skałach, CaCO3, węglanach, wapieniach, górach, całe kilometry pokłady, prawda, warstwy wapieni. Razy 1000 jest w górnym płaszczu. Tych rzędów już jest ponad 20. Jedno czknięcie wulkanu, takiego jaki wybuchł ten Jokul, ten, który pamiętacie, co na pogrzeb pana prezydenta nie mogli przylecieć lub nie chcieli. Jedno wybuch tego wulkanu dał więcej CO2 do atmosfery niż całoroczna produkcja światowa. To jest niemożliwe. Proszę Państwa, komin wulkaniczny, kaldera, to jest powiedzmy co najmniej 2 km średnicy. No to 2 km, jakbyśmy wszystkie kominy poskładali, to jest dużo więcej jak 2 km. Tak? Byśmy wypełnili to. Tak, tylko że z tego komina to jest 2-3 atmosfery ucieka gaz. Tak? CO2, woda. A stamtąd prędkość jest taka, że takie budynki, jak takie wielkie bloki skalne, jak ten budynek, wylatują na 2 km w powietrze. To jest taka armata, która cały czas wali CO2. Wyrzuca. No to już zrozumiałe, że to jest porównywalne. I teraz, proszę Państwa, 40 tysięcy kilometrów wulkanów podmorskich mamy na grzbietach śródoceanicznych. Szczeliny 100-metrowej szerokości zieją CO2 metanem. Mało tego, w odległości około 1000 kilometrów są gorące źródła, które wynoszą ogromne ilości rozpłuconego dwutlenku węgla i metanu, różnych złóż zresztą. I ktoś mi mówi o jakimś CO2 ze spalania fali. To są naturalne mechanizmy, które są w stanie to absolutnie kompensować. Plankton morski, rozpuszczanie, proszę Państwa, rozpuszczanie CO2 w oceanie. Jeśli stężenie w atmosferze wzrośnie, to ocean go pochłonie, bo się rozpuści. Tak to wygląda dzisiaj sprawa polska i działania naszego rządu. Ja mówię ze swojej dziedziny. Proszę Państwa, a co by powiedział od budownictwa, a co by powiedział transportu,
A co by powiedział od szelki, od medycyny? Ja nie wiem. Może są lepsi i gorsi. Także ja zachęcam Państwa to w tej chwili do dyskusji. Zapewniam, że zmiany klimatu są sprawą drugorzędną. Zapewniam, że sprawą drugorzędną są sprawy środowiskowe na dzisiaj, związane z eksploatacją gazu w łupkach. Że nawet elementy te, to co, że Gazprom przejął, to i tak było wiadomo, więc teraz niech się nie budzą ręką, prawda, tam gdzie nie powinni. Proszę Państwa, oni o tym wiedzieli, a teraz wolą to, co napsuli, jeśli chodzi o straty, wielkie straty finansowe, uzależnienie nas wtórne, jeszcze większe niż było, próbują przykryć problemami, które sami tworzą momentami. Przecież proszę Państwa, kto doniósł o tym, że Rosjanie przejęli część koncesji? Komisja Unii Europejskiej. Nie! Z komisji tą nowinkę przeniósł pan Seriusz Wolski, z tego co ja wiem. PO! Czy oni by to zrobili, gdyby nie mieli w tym interesu? Teraz, w czasie wyborów? Nie. Przykrywają. To jest kocyk. Kocyk na dużo grubsze sprawy. Proszę Państwa, jak tu dyskutować z profesjonalistą? No właśnie. Jesteśmy zwyczajnymi zjadaczami chleba. Słyszymy mnóstwo informacji przeróżnych. Teraz jesteśmy tylko chyba ciekawi, czy w ogóle cokolwiek uda się Polsce uratować, jeśli chodzi o te badania. To jest pytanie, na które ja w zasadzie mógłbym trochę odpowiedzieć, ale nie chcę. Powiem dlaczego. Temu rządowi pomagać nie chcę. Ja napisałem sprawozdanie ze swojej działalności i być może jako jedyny polityk w historii polskich rządów. Chociaż nie czuję się politykiem, ja jestem technokratą. Ja nie byłem nigdy w żadnej partii. I mam wrażenie, że to, co zrobiłem, to, co opisałem, metodycznie psu to robię na odwrotnie. Więc ja nie mogę pomagać. Druga sprawa. Mam nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość wysoko wygra wybory. W związku z tym będzie można wtedy to naprawić, podjąć te kroki. Wiele ludzi mądrych na ten temat myśli i coś ma do rozwiązania. Ale trzeba czekać, jakie będą wyniki wyborów. Jeżeli ja teraz to powiem, a wygra PO, to zrobią dokładnie tak, żeby przykryć po pierwsze, a po drugie, no widocznie taki mają jakiś cel. Ja nie rozumiem tych ludzi. W związku z tym nie chcę na temat w ogóle, przepraszam bardzo, rozmawiać. Państwo wybaczą. Nie mogę. Natomiast jak Państwo mogą pomóc, jeśli Państwo chcą oczywiście? Państwa, karta wyborcza to jest największe dziś oręże w Polsce. Póki jeszcze jest. Pilnujcie jak liczą, bo to jest bardzo ważne. Kartka wyborcza. Ulotka zanieść, przekonać w rodzinie, że warto. To jest istotne. Jeśli są wśród Państwa tacy, którzy nie chcą głosować na Prawo i Sprawiedliwość, być może tacy są, mają prawo, to albo znacie takich, dookoła siebie jest taki ponoć we Wrocławiu większość. Tak. Państwa, to proszę pamiętać, a uważają, że o, takiego człowieka to bym zagłosował, gdyby był w PO czy no, w PSL. Proszę Państwa, najważniejszy jest człowiek. Nie numer na liście, to nie ma najmniejszego znaczenia numer na liście. Tylko i wyłącznie liczba głosów. Jeśli ja wejdę, to prawdopodobnie z tej listy nie wejdzie ktoś inny. No ale takie są prawa wyborcze. No nie można wszyscy pójść, prawda? Ja chcę i ja pójdę. Tu miej coś człowieku do zaprezentowania. Pokaż, coś zrobił. Odwróć się do tyłu. Pokaż, coś zrobił i udowodnij tym, że jesteś w stanie zrobić więcej. Bo dzisiaj przecież politycy nie można planować. Ja zrobię to. Sytuacja się zmienia. Pokaż, coś zrobił i na tym, coś zrobił, ty jesteś wiarygodny, że na pewno zrobisz więcej.